Cześć, witajcie na kanale Piłka dla Wszystkich, na którym pomagamy Wam podnosić Wasze piłkarskie umiejętności. Dziś jesteśmy na boisku przy ulicy Targowej 86 w Warszawie, gdzie zajmiemy się poprawą celności strzałów. A w tym pomoże nam dziś trener Michał Libich. Cześć, witam wszystkich. No to pytanie podstawowe dzisiejszego odcinka. Co robić, żeby celniej strzelać? Słuchajcie, no sprawa jest prosta, no trzeba po prostu powtarzać, tak? Każdy chciałby być jak Lewandowski. Kamista do oddania strzału, Lewandowski! Pada w pole karne, będzie okazja, go! Właścikowskiego, pole karne, są Polacy! Natomiast no nie każdy ma siłę, żeby jednak zostać po treningu, dodatkowo ćwiczyć. Myślę, że właśnie ta powtarzalność jest kluczem do tego, żeby poprawić każdy element, w tym przypadku uderzenie piłki na bramkę. Czyli to mityczne zostawanie po treningu, którym chwali się wielu zawodników, to jednak coś daje. Bezwzględnie. No, czym więcej powtórzeń wykonam, tym więcej owoców będę zbierał. Pierwsze ćwiczenie, oczywiście pamiętamy o porządnych, szczególnie przy strzałach, bardzo dobrej rozgrzewce ogólnorozwojowej. Pierwsze ćwiczenie bardzo proste. Tak jak widzimy w tle, zawodnicy mają za zadanie pierwszym kontaktem wyjść na wolne pole i technicznym strzałem umieścić piłkę najlepiej w bramce. Tak jak wcześniej mówiliśmy, najważniejsze przy nauczaniu, poprawianiu, uderzenia piłki jest ta powtarzalność. Zaczęliśmy od ćwiczenia przodem do bramki, zawodnik był ustawiony, teraz tyłem do bramki. Oczywiście za każdym razem strzał jest oddawany raz lewą nogą, raz prawą nogą, tak żeby obie nogi pracowały. OK, za nami część pierwsza, ta wstępna, dziesiątki powtórzeń, dziesiątki strzałów z różnych pozycji, tyłem, przodem. Teraz przechodzimy już do takiej bardziej ćwiczenie pod pozycję. Tutaj mamy przykład ćwiczenia bardzo fajnego dla napastnika. Zaczynamy ćwiczenie od podania piłki, w tym wypadku do ławki, ale to imituje bocznego pomocnika. Napastnik robi ruch przeciwny do miejsca, gdzie piłkę podawał i chcemy, aby po ominięciu pachołków, czyli w meczu obrońców, nagle był przyspieszenie, ruch na krótki słupek w celu wykończenia akcji. Tak, super, brawo, świetne podanie, świetny strzał. Tak jest. Za nami ćwiczenie dla napastników, teraz ćwiczenie dla skrzydłowych. Prosta akcja, prowadzenie piłki na rywala, ścięcie do środka i uderzenie najlepiej po dalszym słupku. Z takich akcji żyje boczny pomocnik, więc jeżeli jesteś bocznym pomocnikiem, to zachęcam właśnie, żeby powtarzalność tego typu akcji była jak największa. Świetnie obaj! Za nami świetny trening, dziesiątki powtórzeń, uderzeń piłki na bramkę. Myślę, że cykliczne powtarzanie spowoduje, że ta stopa nasza się bardzo fajnie ułoży. Na koniec myślę, że chłopcy zasłużyli na konkurs. Będzie to konkurs rzutów wolnych. Dołączy do nas Dominik, no bo nie chcemy człowieka tak odseparować od nas. Też weźmie udział. Cel prosty. Jak widzimy na bramce zawieszone kółko gimnastyczne. Wygrywa ten zawodnik, który pierwszy zdobędzie gola w same okienko. Powodzenia, chłopaki. Poczekaj, poczekaj, brawo, 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 mis! Kuba Chałubek, Kasper Śmiglewski, Szymon Rutkowski. Świetna robota, chłopaki. Kasper, gratulacje za zwycięstwo. Strzał fantastyczny, jakbym siebie widział. Jeszcze na pewno w ćwiczeniach widać było pewne niedociągnięcia, ale na szczęście to są bardzo pracowici chłopcy i jestem przekonany, że takich sytuacji, kiedy kamery przed nimi będą stały, jeszcze będą mieli bardzo dużo, bo chcą pracować. I to jest podstawa, do tego Was zachęcam. Powtarzalność, to prowadzi do mistrzostwa i tego Wam życzę.
Ja panowie bardzo dziękuję za pomoc w dzisiejszym odcinku, a wam przypominam o komentowaniu tego materiału. Następne odcinki będą powstawać właśnie na bazie waszych sugestii, a w kolejnym odcinku widzimy się już w następną środę. Do zobaczenia, cześć!